Kawkę coś nie jesteśmy. Siema. Nie. Byłeś na stadionie Widzewa już, czy jeszcze nie? Nie, nie byłem. Co? Robi wrażenie. Tak? Bardzo, bardzo ładna szatnia, serio. Duża, przestronna. Bardzo dużo miejsca, myślę, że wystarczająca pod moim kątem. Naprawdę jest super. No atmosferka chyba, nie? To dopiero będzie fajnie. No na to liczymy. Mam nadzieję, że będzie dużo kibiców. To zawsze sprawia, że mecz ogląda się super. I pewnie też dla zawodników gra się dużo lepiej. Jaki kilka wspomnień stąd jest, co? No jest, jest. Jak dzisiaj nastawienie przed takim meczem? Bojowe, jak zwykle. Tak okay. Samo jak zwykle. Okej, okay, ale jakiś taki specjalny sentyment tutaj do stadionu, do klubu? No jest, ale w meczu nie ma przebacz, tak? No oczywiście. To liczymy na ciebie dzisiaj. Dzięki. W wywiadach z trenerami wiemy coś więcej? Coś wiemy więcej. No wiemy, że jest optymizm na przekór tym wynikom, które ostatnio nie są na Widzewa super. Jest wiara, jest dobra atmosfera w zespole, jest też zmiana w bramce, więc jakiś tam zawsze znak zapytania. Ale trenerzy obaj w dobrych nastrojach, także myślę, że ciekawe widowisko się bardzo. No i dużo bramek, bo w tej rywalizacji zawsze co najmniej dwie padają, prawda? Mam nadzieję, że ja nie pamiętam nudnych meczów na stadionie w Łodzi z tego sezonu. Przynajmniej ja miałem przyjemność być takich jesienią, gdzie tutaj dużo się działo. Oczywiście Widzewie lepiej niż w ostatnich tygodniach, ale myślę, że jest z czego schodzić, jeżeli chodzi o zapas punktowy, pozycja w miarę bezpieczna. Można grać swoje ciągle widowiskowo i z ciągiem na bramkę rywala.
Mój jedynek wejść! Zjaj! Się przydało, co? Ale nie, najważniejsze to jest piłka. To jest piłka, trzeba być skoncentrowany w każdej sekundzie na boisku. Ale dzisiaj na 3 bramki tutaj to już jest ogromne osiągnięcie, bo... Zwycięstwo, tak jak tydzień temu, to jest najważniejsze. Ważne, że dociągnęliśmy i jedziemy dalej. Brawo, panowie!